Jacuszko. Już jest. Już jest. Ja pierdolę. Oni nawet już po południu łażą, wiesz? Gdzie się nie zatrzymasz w lesie, to łażą. Są wszędzie. Witam Was na kolejnym grzybobraniu. Zaraz zobaczymy, czy jest warto. Czy zbieram. No, wczoraj prawdziwki. A dziś o. Same luksusy. Myślałem, że to kraśniak. Jakiś bieda las. Nic tu nie ma, panie. Patrz, minąłem go. Ty, to chyba, nie wiem, czy to nieprawdziwek. Chyba prawdziwek, ty. Może być ich tu więcej. Opłacało się łazić po krzakach półtorej godziny. To jest? Zobacz pan, to jest prawdziwek. No. Bardzo ładny. Może być ich więcej tutaj. Trzeba się dobrze rozejrzeć. Jak już się jeden trafił, to... Szedłem i minąłem go. Jeszcze wiesz, zwrok się nie wyostrzył. Może dlatego tak. Jeszcze jeden prawdziwek i śmiało możesz mówić w tytule prawdziwki, borowiki. Przysmak teściowej wciąż na topie. O, czekaj, coś tu znalazłem. Zobacz, jest jeden, jest drugi. Coś tu ciekawego rośnie, ale jakaś miękka pała. O, to nie jest ten grzyb, którego szukam, a ten... Ten też nie. Chociaż czekaj. Nie. To podgrzybek chyba. Albo zajączek. Zdrowy jakiś. Zaniosę. Dziadek będzie wiedział, co to. Znaczy go wyczaiłem z daleka. O. Jest jeden. O. O, ten to jest kozak, a tam rośnie drugi. Tutaj chyba ktoś był. Ktoś coś tutaj zbierał. Dobra, dawaj tego jeszcze. Weźmiemy. O, zobacz. Urobisz mi grzyba. Patrz, jaka zadzięta. Dawaj go, wyciągam. O, ten to taki sporawy podgrzybek, ale jest. Może coś jeszcze rośnie tutaj obok. O, tutaj coś może być. No i pewnie, że jest. Tylko się przelecieliśmy. Wiemy na jeszcze jedną miejscówkę. Myślałem, że to rydze. Ale te to zawsze rosną stadami. Myślałem, że to prawdziwki. No. Prawdziwki. Te. Coś leci, ale... pewnie grzybów szukają. Ale zobaczymy. Czekaj, bo jest... Jest, coś leci. Po jaki helikopter. Przejdziemy się jeszcze takim rowem. Z tyłu jest taki zagajniczek. Ogarniemy temat i będziemy wracać. Jakieś ptaki tylko latają. O, przysmak teściowej rośnie nawet tutaj, człowieku. Widzę, stópki jakieś były, to ktoś tu łaził. Kurwa, jakieś muchy, ale się wydukałem. Dobra, zachowuj spokój. O, ale kania jest, zobacz. Kania jest. O, tylko zobacz, w tej siedzi. Co ona taka jakaś... Czekaj. Jeszcze by poszła. Sucha trochę. Mogłem jej nie zrywać. Nie wiem, czy... O, ten trzonek jej odpadł. Kania na pewno. Nie wiem, czy brać. Wezmę. Dzisiaj zbieram już wszystkie grzyby. No, ale zobacz, jaka ładna trawa rośnie. Warto było się zapuścić dla takich widoków. Zobacz, ile tu śladów. Zwierząt. Łażą, bo to w środku, wiesz. Lepiej, żeby teraz nie łaziły. Powiem ci, że tak szczerze, to autentycznie tu grzybiarze
są bardziej agresywni. W tygodniu nie ma co łazić, już nie mówię o weekendzie. Doszedłem do skraju i coś znalazłem. O, ale ktoś go chyba wywalił. Koźlak jakiś. Dawaj go na warsztat. No dobry jest. Nie wiem, czy ktoś go wywalił. Może jakiś zwierzak? Przyszedłem ten kowalek, nie? Idę. Już chciałem nadepnąć. Patrzy, jest, coś rośnie. A to maślak. Na pewno maślak. O. Bo te odpadły. Żona się ucieszy z maślaków. No! Chyba ta zielonka. No, w tym tu już lasu mało, zobacz. Już w lesie nie rosną, tylko obok. Na polu. Zobacz, co znaleźliśmy. Zobacz, jaki ładny. O, takie to ja lubię zbierać. No, tu kolejny, zobacz. O, pod liściem rośnie. O, jaki malutki. O, zobacz, jest? Jest, oko cieszy. Czekaj, tu pewnie gdzieś tutaj widzę. O, następny. Ponadgryziany. Ale jest. Nie ma co. Tylko młode sztuki. Mogły ze 2 godziny temu wyskoczyć. I bach, patrz. Odwracam się. Tutaj obrobiłem grzybki. A tu kolejny. Dwa. Centralnie za mną rosły. Że ja ich nie widziałem. Już chyba oko już zmęczone dzisiaj. Tu przy sośnie to trzeba patrzeć. Może co będzie, jaki mały. Czekaj. O, może nie aż nawet taki mały. Zobacz, jednak coś tam rośnie. O, i hyc, i do koszyka. Trzeba zmierzać powoli do auta, bo jeszcze parę chwil i będziemy nakręcać nocne grzybobranie. No! I cyk. I zobacz, coś tu jeszcze jednak rośnie. O, jest jeden podgrzybeczek, a tutaj widziałem drugiego. O, w sosenkach sobie rosły. Na dziko. No to na dziko to. Hops. O. I hops. O. Jakbym przypuszczał. Zobacz. Coś tu jednak wyrasta. Tylko ten to trochę starszy. O. Ze ślimakiem. Ale jest. Może pod tym. Pod sos. Patrz, tylko rękę wsadziłem. Wyłaź. O, chodź do koszyczka, chodź, nic ci się nie stanie, ugotuję ciebie tylko. Cały czas krążę przy tej sośnie, nie? I tak patrzę kątem oka, patrzę. I jeszcze coś tam wyhaczyłem, zobacz jak schowany był. Pa, o jak siedzi młody, pa. Jest, o, jeden z mniejszych, ale bardzo, bardzo mnie uszczęśliwił. Obrabiesz te grzyby po trochę, wiesz, żeby było czysto, a i tak, o, igieł i tak ci się nawala. O, trochę rzeczy jest nazbierane. O, znowu jestem, wracam do punktu wyjścia. Już nie wiem, czy coś jeszcze nagram, bo średnio mi się coś widzi, żeby coś tutaj było. Także w razie czego, to do zobaczenia i dzięki, że ze mną byliście. Lubię czytać wasze komentarze. Wiesz, nie te typu, ale debil. Tylko takie, wiesz, normalne, nie? O, zobacz, coś tu jednak jeszcze rośnie. O, i ten... O, ten to parszywiec jest. Duża sztuka. Bardzo mi się podoba. Tutaj widzę już coś było. Ale zobacz, o tu. Nie jestem pewien, co to może być. Ale wydaje mi się, że to jest... Mój największy prawdziwek. Chociaż było już kilka sztuk. Zaraz zobaczymy. O, weź tu wsadzi rękę. Zobaczymy, jak on tam rośnie. A
ale duży. I czekaj. Trzeba go jakoś elegancko wykręcić. Ja pierniczę, ale duża sztuka. Zobacz. Jaki duży prawdziwek. Ty, a tutaj czekaj. Obok co to rośnie? Patrz, tu kolejne. Boże, czy ty to widzisz? A już miałam stąd spadać. Czekaj, dawaj koszyk. Dawaj koszyk. Czekaj. Jak coś rośnie, to i tutaj coś musi być. Czekaj. Jest coś? Ty, obczaj, jak go znalazłem? Czekaj, musiałem się zastanowić. Tak, to jest prawdziwek. Ty, a tu kolejny! Zobacz! Mało go nie zdeptałem. Chyba, że to nieprawdziwe. Może być. Czekaj. No, ten to podgrzybek. Ewidentnie to jest podgrzybek. Ale że... Dobra jazda, idziemy tam dalej, do tych prawdziwków. Czekaj, tutaj coś jest chyba. Nie, tutaj nic nie było. Idziemy tutaj do tych asów naszych. Zobacz. A tutaj ktoś coś patrzył i wywalił chyba. Nie wiedział, co to jest. O, tutaj hops. Zobacz. Ładne podgrzybeczki. Ten razem z tym weźmiemy. O. A ten, zobacz, jaki ładny. Jakie to dało się trzeba unieszkodliwić. O, zaraz będzie, że całą grzybnię żeś zepsuł. Patrz, jaki ładny. O człowieku. I to zobacz gdzie. Na skraju. Ty, dobra miejscówka. Wyrywamy się, nie? O, aż się wyrwać nie chcę. Dobra. Trzeba to posortować. Ładne sztuki. Zobacz, tutaj ten jakiś taki mniejszy, ten to albinos, ale cieszy oko. No! No, to panie Jarku, dzisiaj się udało, ale ten to zobacz, jaki duży. Sortujemy trochę, nie? Żeby kobiety miały lżej w domu. Ten to oko cieszy. No, ale coś w środku chyba ma. Dobra, będzie na ten. Na rozsiew. Także teraz już na koniec to się mogę śmiało z wami pożegnać. To jest coś. No, powiem ci, zadowolony jestem. Tak na odchodne się znaleźć, wiesz, bonusa.